Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Okiem Kamery, miasteczko Ciacia Pojazd z Peru. Dzisiaj zaraz kolejna wycieczka, a dokąd? No to musicie obejrzeć odcinek. Musicie obejrzeć odcinek, żeby się przekonać, ale będzie ciekawie, także zapraszam. Ciacia Pojazd z Peru. Jedziemy. W dalszym ciągu to wszystko tutaj za dobrze nie wygląda. Lało przez północy, ale na szczęście przestało. Chmury. Zanim jednak pojedziemy, to jeden z widoczków na miasto. Naprawdę tak mi się podoba to miejsce. Ciacia Pojazd. Buenos dias. Ciacia Pojazd. I oto już jedziemy. Jak zwykle widoki powalają z nóg. Te wielkie góry pokryte zielenią. Żółta rzeka płynąca pod nimi. A także mijamy cały czas wioski i rozpadające się domy. A za chwilę jakaś kolejna rzeka, ale tym razem już o zupełnie innym kolorze. I oczywiście góry pokryte chmurami. A także serpentyna, którą tutaj jechaliśmy. 2,5 godziny jazdy w Ciacia Pojazd, miasteczko San Bartolo. Jechaliśmy wielką doliną Utcubamba. I zaraz jedziemy w stronę Rewasz, czyli wielkiego mauzoleum ludu Ciacia Pojazd, który zamieszkiwał te tereny między IX a XV wiekiem. San Bartolo, miasteczko. Tutaj klimaty są naprawdę niesamowite. Taka mała, zapuszczona wioska. I stary kościółek. 2 kilometry w dół taką kamienistą drogą. Rewasz. Lewandowski? Dobra, idziemy. Cały czas dzieciaki krzyczą Lewandowski, ale o co chodzi, to nie wiem. Straszna bieda tutaj. Dobra, idziemy. Jakiś pies nam towarzyszy. Kury, koguty i Lewandowscy. Ten pies, który idzie z nami, to husky, a dzieciaki biegają i cały czas krzyczą Lewandowski. O, jest husky. Pokaż się. Ale bestia. Jedna z wielu chat po drodze. Tutaj kolejna chata. Buenos dias. I zaczęło padać. A po drodze miała mi pani z bańką mleka prosto od krowy. I to jest prawdziwe mleko, nie jakieś tam UHT. Góry naokoło. Dolina Utcubamba. Jechaliśmy tamtędy. Serpentyny z boczami gór. Spadniemy czy nie spadniemy? Nie, udało się. Ale widoki były niesamowite. A wytrzęsło. Tam nie ma żadnego asfaltu, tylko zwykła droga szutrowa. Jest psinka. Pokaż się tutaj ładnie. Ale ty ładny jesteś, psiaku. Strefa archeologiczna Rewasz. Zobaczmy. Zobaczmy to miejsce, gdzie są tutaj te wszystkie sarkofagi. Na razie jeszcze nie wiem. Aha, tędy prowadzi ścieżka Camino, także w drogę. To jeszcze nie koniec. Ale widoczek. I niestety, albo stety, kolejna mała panorama. Ale nie można się oprzeć. Tam tak sino biało, jakaś chmura deszczowa. I oto już pozostałości kultury Ciacia Pojazd. I tam powinny być sarkofagi. Te sarkofagi są puste. Dopiero Inkowie, którzy podbili Ciacia Pojazd w XV wieku, nauczyli ich mumifikować zwłoki. Także w miejscowości Caracilla są sarkofagi razem z mumiami. Tutaj z bliska możemy podziwiać to miejsce.
A tutaj są już następne. I podobno może tam wejść po drabinie, ale gdzie ta drabina? Nie mam pojęcia. A teraz zbliżenie cyfrowe, także jakość może być słaba, ale lepiej widać. Sarkofagi, mauzoleum ludu Chachapoya. Oczywiście najlepsze ujęcia są z drona, pomimo że troszkę padało, a same grobowce mają około 750 lat i powstały jeszcze przed inwazją Inków na te tereny. I tylko szkoda, że nie będę w Karachija, ponieważ tam ogromne sarkofagi są wbudowane w ścianę ogromnego klifu. To jest ponad 3000 metrów. Lekko nie jest, lekko się nie jedzie, ale lubię to. Wiecie, że to lubię. Dobra, idziemy teraz co zjeść. Pada, rozpadało się, pewnie słychać. Także zaraz będę cały mokry. Nie dość, że spocony, to jeszcze mokry. O właśnie, warunki mieszkaniowe właśnie są takie tutaj, w północnym Peru i w tej okolicy. Idziemy zaraz do Leyva Bamba na lunch i do muzeum historycznego tych ziem. Także dawajcie ze mną. No, pieczyste. Pieczyste się odezwało. A tutaj kubą na śmieci. Ekologicznie. Z butelek zrobiony. Zabudowa właśnie taka tutaj jest. Psinka. Okazuje się, że tam wcale nie musieliśmy iść. Tutaj jest wszystko w miniaturze. Na środku Plaza de Armas, tej małej wioski o nazwie. Dojechaliśmy w końcu Leyva Bamba. Takie małe miasteczko. O, pojechał tuk-tuk. Czyli są tuk-tuki. A my idziemy na lunch, a później jedziemy jeszcze do muzeum. Fajnie wygląda to wszystko. Na tle tych gór jeszcze. Na tle gór. I właśnie wyszło słońce, ostro grzeje. Także jest miło. A my zaraz jedziemy do muzeum. Ale póki co panorama z Plaza de Mayor. Oho, pociąg osobowy. I w końcu Muzeum Leyva Bamba w takich pięknych okolicznościach przyrody. Nasz bus, nasza grupa. I właśnie charakterystyczną rzeczą dla ludu Chachapoyas jest to, że oni budowali okrągłe domy. To jest oczywiście replika domu. I tak wyglądał on od środka. Okrągły. Repliki sarkofagów. I to miejsce zostało znalezione przez farmerów w roku 1996, kiedy dokarczowali tutaj tereny pod uprawy i otworzyli niechcący parę sarkofagów i znaleźli w środku mumie. Jak widać, terytorium Peru zamieszkiwało wiele różnych cywilizacji, nie tylko Inkowie. A tutaj właśnie możemy zobaczyć, jak wyglądała taka przykładowa wioska, czyli okrągłe domy. Ale te kwadratowe, prostokątne, to są wpływy inkaskie. A tutaj jedna z zachowanych mumii. To akurat jest replika, ale jest mnóstwo oryginalnych eksponatów. Ale oczywiście największe wrażenie robią te znalezione sarkofagi.
mumie zwierząt. A to te zaś, jak widać, są prawdziwe sarkofagi. W specjalnych warunkach są trzymane. Lud Ciaciapoja. A tutaj już kolejne szczątki ludzkie. Tutaj akurat są repliki, ale i tak to wygląda świetnie i muzeum bardzo mi się podoba. Zobaczmy. Ciaciapoja to był taki miks Indian pomiędzy tymi, którzy żyli w Andach, a ludami z Amazonki. I podobno byli białej karnacji. Żegnamy już muzeum i wracamy do Ciaciapoyas.